Dzień dobry! Z tej strony Kiecolowa. To, co właśnie widzicie na swoich ekranach, to nasze nieudolne próby przywitania się z Wami. Pan Kiecol namieszał w ustawieniach i zrobił nam super zwolnione tempo i słabą jakość obrazu. Mam nadzieję, że wybaczycie nam tą małą niedogodność. Tymczasem zapraszam do oglądania. Także zaczynamy od pierwszego punktu, czyli piekarni Santarika, w której pierw musicie pobrać taki numerek, żebyście po prostu nie czekali jak ciule. Pan nam tutaj doradził, który jest obok nas. Jest wpół do szóstej, także to jest jedna z tych piekarni, w której nie musicie się bać, że coś będzie nieświeże, bo tu serwują cały czas na bieżąco, cały czas wypiekają. A co tu jest głównym takim must have do zjedzenia? Must have tutaj jest focaccia Barese, czyli taki tutaj specjał w Bari. Zaraz Wam go pokażemy, jesteśmy tak głodni, ja nie jadłem nic od 12. Klaudia chyba jeszcze dłużej, więc boję się, że nie zdążymy tego nagrać. Jest gorące? Gorące. Ja się bałem, że to będzie zimne. Co ty gadasz? Nie, parzy ręce ci. Co ty gadasz? Ja nie wiem, czy my to zjemy całe, nie? To weź to może przez ten papier jedz. Pokaż, ja tak próbuję, pokażę wam. No właśnie chciałam wyciągnąć. A, ale to jest normalnie, parzy mnie w rękę. To może... Wygląda super. No dawaj, jedz, bo tu widzowie czekają. Co? Czuć taką prawdziwą oliwę. No właśnie, obstawiałem. I chrupiące ciało, pyszne. A pomidorki jak, swędziutkie? Tak, znaczy nie wiem, bo ugryzłam kawałeczek, ale... No to tak czy nie? Takie prawdziwe włoskie pomidorki. Aha, czyli nie. Kto jadł we Włoszech pomidorki, to nie trzeba mu mówić. Tak, warto, warto naprawdę. 4 euro. Byliśmy tak głodni, aż dupiliśmy. Zdupiamy, ja jeszcze jem. Ale się pomogłem. Jestem ubalony. Piękny. No na ręce, no w kobietę. A, no tego na kamerze nie widać. No, ale aż sobie podniebienie poparzyłem. Uważajcie, bo to jest po prostu spieca. Ten, ale byliśmy tak głodni, że tak to łapciwie wrzucaliśmy do pyszków, no, że... No, nie doszliśmy nawet do końca ulicy, już jest praktycznie zjedzona, więc... Ale schodzimy tutaj na ulicę, gdzie idziemy do lodziarni. Gdzieś tam zaraz będziemy brali lody. Pistacjowe oczywiście. Zobaczymy jak smakuje. My, gdzie jesteśmy we Włoszech, musimy tę stację spróbować. O ja pierdolę. Jak mi tego brakowało. Serio, jak mi tego brakowało. A jak czekoladka? Chyba tu wrócimy jutro. To smakuje jak takie mleko z Nesquika. A, takie kakaoko. Taka woda. No, takie kakaoko po Nesquiku. To jest porąbane, nie? Musicie to pić, serio. Na tą focaccię, na to już nie jesteśmy godni po tej focaccii, więc to jest w 100% obiektywna recenzja. Byliście na przebicie przed chwilą, kupiliśmy sobie takie tościki francuskie. Podobno zajebiste tutaj, no bardzo gorące, pani świeżo wyciągała z tego, na słodziutko sobie pojemy, dawaj. Testowanko. Uważaj, żeby się nie poparzyć znowu. Gorące? To nie jest za słodko. Co ty gadasz? Daj bajca. Co ty gadasz? To ona się nie pomyliła? Dawaj. A. Ale dziwne.
kukurydzą. Taką kaszą manną niedogotowaną. Kaszą manną, kukurydzą. Z olejem wymieszanym. Jest to specyficzne paskudne, bardzo. Paskudne. Ja nie wiem, komu to smakuje. Nie wiem. No. Na mnie to jest kasza manna, kukurydza, mąka, kukurydza, nie wiem co. Serio, to nie da się opisać. Ale olej. Olej z kukurydzą. No. Paskudne, nie nasze smaki. Nie polecam. Ale idziemy z boku, bo pani ma pączki, więc sobie pączki kupujemy. Wyglądają jak te w Tajlandii, a tamte były dobre, więc mam nadzieję, że ci nie zawiedziemy. Podejście drugie, tym razem do tych ala tajlandzkich pączków. Wzięliśmy cukrę, bo pani nie była rodem za komuny, że cukru nie było, miała do wyboru słodki cukier. Gwarantuję ci, że to zjemy wszystkie. Że co to jest? Że zjemy wszystkie? Gwarantuję ci, że to zjemy wszystkie. Aha. Za 2 euro bajeczka. Podobne do tajskich, czy nie? Mhm. Serio. A nam w ostatni dzień w Tajlandii objechaliśmy cały Bangkok taksówkami, wszystko było pozamykane akurat z tymi pączkami i mieliśmy taki niedosyt. To są pycha, polecamy. I macie nagrane ten pierwszy punkt, co wy musicie wiedzieć w nawigacji, a to jest po prostu 2 kroki obok. I tyle, zajebiste. Co to pani Krodi zamówiliśmy? Chleb i wino i wodę. Jezus, mamy... z tobą, śmiejemy się, że to nasza ostatnia wieczerza, chociaż to nasza pierwsza, ale dobra. Nie no, trochę już tych wieczerz dzisiaj było. Tak. Nie. A ty jesteś Judaszem, czy nie? Zobaczymy. Tu mamy orkietę la ragu. Nie było tego orkietę z Brukselką? Czy... Kurczę, potem się najwyżej poprawię. Z czym jest tu takie regionalne? No nie było pani mówić, że to jest sezonowe, ale zobaczymy w innych. Woda 2 euro, taka buteleczka, winko pół litra za 5 euro, takie lokalne tutaj białe. Chlebek bardzo dobry, taki swojski, ale zero oliwy do niego dodali. I tu dostaliśmy taką bardzo wciągającą, taki, no wiecie, nie wiem jak na to się mówi, jak papryczki padron, że to was kusi do jedzenia cały czas. Po prostu, więc to wyrzuciłem gdzieś tam z tyłu. Wcinamy i dajemy wam znać. Jak ty na to powiedziałeś? Takie piwo, gdzie na lachu, to mam takie małe, no. To się nazywa sporka muso. No patrz, tutaj tak z boczku, jak taka. Zobaczcie, ciasta francuskiego. To jest cieplutkie. Krem po środku. Wygląda na jakiś wanilia, burun, coś takiego. A nie jestem pewien. No spróbuj go. Dobrze, to spróbuję już tam, którą. A makaron w ogóle jak smakował? Ja myślałem, że on będzie miał mięsko w środku. Ja myślałem, że to ragu, to znaczy, że to jest mięso, ale to widocznie nie jest. Myślałem, że nie mieli mięsa, bo nas olali. Myślałem, że na tym obrazku, który im pokazywaliśmy, tam było jakieś mięso, no tak. Ale no nie wiem, czemu nie było. W każdym razie i sam makaronik z tym sosem pomidorowym był pyszny. Ja uwielbiam takie proste rzeczy. A to jest gorące. Wszystko, co dzisiaj mamy, jest gorące. O, zrobiłam mgiełkę. Zastanawia się, czy smakuje. Grazie. Bardzo dobre, mi smakuje. Jest cieplutkie jak świeże, takie ciasto francuskie, czy jakieś takie chrupiące, wypieczone, wypieczone prosto co i wyciągnięte z piekarniczka z cieplutkim kremem. No a pyszne. Ten w sumie, on jest taki smakuje? Bardzo delikatny, taki waniliowy, śmietankowy, nie ma jakiegoś konkretnego smaku. Ale wszystko jest bardzo delikatne. Takie, wiecie, takie delikatne... Dobre zakończenie kolacji. Tak, którym można zakończyć właśnie ostatnią wieczerzę. Także bardzo dobre. Na zdrowie! Mamy w Cipolli carne wrappe. Cipolla. Mamy panzerotti. Tutaj jest panzerotti z capocollo, stracciatellą i pistacją. I zajebiście pachnie przede wszystkim. I jest to ciepłe. Jestem kurna głodny, bo trochę popiłem. Więc wcinam. 4,50 to kosztowało, więc to jest jedne z takich pro, bo zaczynają się tu od 2 euro już.
także już trochę pojadłem, trochę się poparzyłem, bo ten serek wyleciał mi na rękę. Jest to tak strasznie gorący, chyba nawet bardziej niż ta w kacie, którą pierwszą nagrywaliśmy. Ta capocola to jest jakieś mięso, nie wiem dokładnie jakie, możecie sobie wygooglować w necie, już nie będę tutaj znawcy udawał, albo wam z Wikipedii cytaty tutaj zajeżdżał. Dla mnie najważniejsze to, że jest to zajebiście smaczne mięso. Serek przepyszny, to jakby poczekał ostygło, to by było 10 na 10 i tak jest 10 na 10. Tylko cena uważam powinna być tak 3 euro, 3,50 max. Ale spróbować warto, tylko musicie się uzbroić w cierpliwość, bo myśmy stali ponad 40 minut w kolejce. W sumie ja jestem, bo Klaudia sobie usiadła i ma do dzisiaj jedzenia, więc kończymy. Jutro się widzimy w Albero Bello, w Poligiano Amare i gdzieś jeszcze, ale nie pamiętam. Zresztą zabiorę was ze sobą. Pozdrawiam. Ja się sam nie sprzedam, ty mnie musisz sprzedać. Nagraliśmy wam bardzo dużo ujęć, ale Mateusz coś pogrzebał w ustawieniach i zrobił jakiś slow motion. Zdążyliśmy już zrobić recenzję pysznego ciasteczka. Nazywało się pasticciotto. Tu wam wkleimy, tu. Będzie pokazane, jak wyglądało, natomiast nie zobaczycie na żywo naszej recenzji. W każdym razie było przepyszne, było bardzo kruche to ciasteczko. Z takim kremowym, waniliowym środkiem, trochę a la budyń. Mateusz miał jeszcze kawę speciality, tak? Tak, to jest już kawa wymyślona w tym Mario del Gelo. Ona jest serwowana z likierkiem tutaj cytrynowym. Jak ktoś pił kawę z Baileysem, to będzie wiedział, o czym mówię. To jest po prostu inny likier. Jest bardzo to smaczne, słodziutkie i naprawdę przyjemnie od takiego czegoś rozpocząć dzień. Tak, i od szklaneczki pysznego soczku pomarańczowego. Aż się nie umiem wysłowić z wrażenia. Pyszne, no wiadomo, pomarańcze we Włoszech są na świeżo powyciskane, także pychotka. Za wszystko daliśmy 7,50. Więc idziemy zwiedzać dalej, a w sumie już jedziemy zwiedzać dalej, bo to na wszystko tutaj, co naprawdę? Mamy do zrobienia. No tak, mieliśmy tam iść jeszcze do tego w Casa de Beer, czy coś takiego, na Focaccie, no ale niestety jest zamknięte, więc kapa. I będziemy musieli posiłkować się czymś innym. Mateusz właśnie wcina włoską orkietę. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jest to makaron w formie takich malutkich muszelek. Ostatnio w restauracji, jak widzieliście, jedliśmy to w wersji z sosem pomidorowym, natomiast teraz jedliśmy tą klasyczną wersję z rzepą, dlatego ma właśnie taki zielonkawy kolor. Dodatkowo były tam suszone pomidory, a na sam szczyt ułożona była burrata z przepięknym kremowym środkiem. Było przepyszne. Kartoflami za 12,50. Są tu gotowane krewetki, mozzarella, bakłażan i bekon. Więc taki burgerek włoski. Buka chyba jest twarda. Coś czuję, że porani mi podniebienie, które jest po wczoraj poparzone, ale próbujemy, nie tracimy czasu. Ej, za te krewetki. I coś czuję, że to chyba są najlepsze krewetki, jak jadłem kiedy to było. Serio? No. A w Paryżu podobno owoce może są zajebiste i chyba to samo mówi za siebie. Łeczka jest lubiąca. No. Taka średnia. Bardzo dobra. Ale mogłaby być mniej lubiąca, bo trzeba uważać, trzeba ją dobrze pomiędzy zębami przegryźć, żeby ci nie rozwaliła gęby, nie? Po prostu ten taki ostry. Jak na tej jauli dzisiaj?
Zdecydowanie z ręką na sercu, bardzo dużo krewetek jadłem w restauracjach. Te są gotowane i są najlepsze. A myślę, że gotowane będą gorsze od smażonych czy tam grillowanych. Najlepsze jak jadłem w życiu, serio. Także Pescaria w Bari polecam serdecznie, 12,50 za tą bułę. Zamówcie jak będziecie, nie pożałujecie. No i wracamy sobie po kanapce z ośmiornicą. Klaudia oczywiście tego nie tknęła z dwóch powodów. Jest najedzona, a przede wszystkim ona nie dotknie czegoś takiego jak ośmiornica, co ma macki. Wziąłem jeszcze te burozo, czy coś takiego. To jest rodzaj tego panzerotti. Ta kulka, tutaj macie na przybitkach. I tak, te burozo było spoko, tam były to było burozo a la ragu, czyli no po prostu takie jakby spaghetti w środku, tylko bez makaronu, sam ten sos. Ale ta kanapka, nad którą za przeproszeniem każdy się tu spuszcza w Bari, ja nie wiem, albo kwestia tego, że jesteśmy tu o 17, chociaż rzekomo cały czas na bieżąco to robią tutaj. Albo wzięli jakąś z rana i mi wcisnęli, albo coś. Już wam mówię, o co chodzi. Więc jak ktoś serwuje ośmiornicę w restauracji, to musi być pewien, że robi to dobrze. Tutaj dobrze tego nie zrobili, ona była po prostu jak podeszła od buta. Trzeba ją było rzuć, a tak o ośmiornicy możecie słyszeć tylko w złych restauracjach. Bułka była przemoczona, ser był mdły, to była mozzarella. Normalnie mdły ser, to aż go za dużo było, taki jakiś jałowy. No kompletna masakra, zapłaciłem za to 17 euro, no i tylko te uratowało ta bombeczka, ten posiłek. No i niestety nie lubię tak czegoś jeść, co potem nie smakuje, no ale bez ryzyka nie ma zabawy, trzeba spróbować. Tylko szkoda, że to jest tak wypimpowane, a się okazało gównem. Przynajmniej w tym dniu, w którym ja byłem, przynajmniej o tej porze, w której ja byłem, może wytraficie dobrze. Idźcie spróbować, jak coś dajcie znać. Jest to i tak miejscówka raczej tutaj do odwiedzenia. Ta z tych części uczęszczanych, więc fajnie coś takiego po prostu odhaczyć. Przekonacie się, może ja gram głupoty i wcale tak nie jest. My się nie dogadujemy po italsku. Ale jakoś się nam udało dogadać. Zaraz. Miss Angela, jest? Brawa. Pani Angela. Pani tutaj ma takie gotowe, znaczy one jeszcze nie są gotowe. Grandi, prof, fresh. Grandi this one? No, fresh grandma, questa fresca. Pan przewodnik. Tu jest świeże orkietę. Pani, jak widzieliście wcześniej, dało mi tego dotknąć. My nie wiedziałem, co zrobić i tego dotknąłem, więc to nie chcieliśmy brać tego świeżego. Mam nadzieję, że naszego nikt nie dotykał. Nie. Bo mam nadzieję, że ta gorąca woda to zarazki wyparzy. A potem wiecie, jak było z tą znaną chorobą, co była parę lat temu, nie? To na bank tu ktoś przyszedł zarażony, pani dała podotykać i potem kurwa ktoś sobie kupił makaron i się rozniosł. Ja to wiem. Ta pani jest wszystkiemu winna, nie? Tak. Ponownie witam naczelny Żarłok. Właśnie zamówiliśmy inną odsłonę tej orkiety, nie wiem jak to się wymawia, tego makaronik. Orkietę. Tym razem w wydaniu z carbonarą, carbonara a la carbonara. I już sobie spróbowałam trochę wcześniej. Powiem wam, że ostatnio robiliśmy ją w domu i wyszło nam lepiej. Naprawdę powiem stuprocentowo, że wyszła nam lepiej. Ta jest bardzo dobra, jest smaczna, ale nie wiem, czegoś mi po prostu w niej brakuje. Nie wiem czego. Mi się zdaje, że guanciale jest za mało słone. Tak, właśnie może to ten boczek, on jest taki tutaj taki rozmoczony bardziej, a ja lubię taki chrupiący, fajny, taki wyrazisty. No ten taki nie jest. Może Mateusz będzie miał inny zdanie. Ja sobie tylko spróbuję, bo jestem na żarty po tej ośmiornicy, więc nic tu. Wyjątkowo nie zamawiałem. Ja wiem, że w to nie wierzycie, ale zobaczcie.
tu poza telefonem nie mam nic i makaronem. Ciężko wyjść. O, parę oliwek sobie poskubałem, bo są bardzo dobre we Włoszech. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień od włoskiego śniadanka. U Włoszech ludzie jedzą na słodko. Dopiero lokale się otwierają gdzieś tam po 12, po 14, a nawet później. Co? Tutaj mamy zawarte w hotelowej opcji, w tym apartamencie. Znajomy tej pani jest tutaj na swoją kawiarnię. No i tutaj mogliśmy sobie wybrać różnego rodzaju croissanty, nie wiem jak się mówi. Cappuccino dwa razy wzięliśmy, bo niestety no, we Włoszech raczej herbaty nie serwują. Klaudia cappuccino nie pije, więc ja wypiję za nią i nie wiem potem co z tą energią spożytkuję. A w sumie wiem, bo zaraz gdzieś coś idziemy odebrać, ale to już pokażemy za chwilę. Zabieram się po prostu za rogala. Nie wiem od którego zacząć, serio wyglądałem zajebiście. I to był jeden z naszych takich punktów docelowych w Bari, żeby sobie przypomnieć pistacjowego krosancika. Jak wolę zaczynać śniadania na słono, nie? To mnie kompletnie tutaj nie przeszkadza, że czarna słodko z petarda, nie? Ja właśnie siedzę na takich ciekawych krzesełkach. Odbiera nam rowerki. Rowerki właśnie odstawione. Nasz pierwszy przystanek, a jesteśmy w... Mister Buratta, czyli bardzo takie fancy miejsce, które jak zobaczyłem na Instagramie, na TikToku, wszędzie to możecie pewnie zobaczyć we Włoszech teraz, to mówię, to jest punkt, który musimy na pewno zwiedzić. To jest pierwszy punkt bucket listy z Bari i to wygląda, powiem wam, obłędnie. O Boże, to jest jeszcze ciepłe. Są pistacje, burrata i suszone pomidory. Gdzie chyba są suszone pomidory? Nie ma czegoś tam? A nie, to jest jakiś sos. No to czekaj, to chyba się wrócę po pomidory. Wait a moment. Dobra, już się wystraszyłem, że nie ma suszonych pomidorów, w sumie takich suszonych w oliwie. Dobra, bierzemy bajsa. 5 euro takie coś. Ja uważam, że to jest za 5 euro to w Polsce dobrą burratę kupicie, ale gdzie taką kanapę? Dajcie mi się wbić do buraty, żeby ta opinia była w 100% szczera. Ale na razie zapowiada się dobrze. Jesteśmy na bieżąco, niestety akurat przerwałam ujęcie. Czemu wyłączyłeś nagrywanie? Ja to nacisłem i burata wybuchła. Mateuszowi wybuchła burata. Nie jestem uwolony. Nie jesteś. Moja burata! Nie, ma to zlizać, wypić. Siemanko. Tutaj Kiecolowa i Kiecolini, który wcina właśnie melona. No, jakiś tu melon. Mieliśmy trochę inny plan na dzisiaj, tak jak widzieliście. Mieliśmy jechać do Albero Bello, tylko w jednej trzeciej drogi chcieli jakieś tam po 7 km jazdy pod górę tymi ciulatymi rowerkami. Stwierdziliśmy, no, że nie damy rady. No, tam nachylenie było takie, że byście po prostu maski nie widzieli w samochodzie. O, motylek przylatuje, taki znak. Zjechaliśmy na dół, podjechaliśmy tu na wiosce, jesteśmy w Fazanu. Serio, zadupie totalne, takie wąskie. Podjechaliśmy w trochę fura. Dobrze, że dzisiaj niedzieli nie ma, jest już czwarte. No. Nakupiłem owoców, śliwkę, jakąś mango kupiłem, to widzicie, obgryzam wszystko. To jest melon. A, dobra, nie wiem. Mango to było w tej randzie. No i ten. Vibe jest taki jak za dzieciaka, nie? Jak się gdzieś, kurczę, na plac szło na cały dzień, się jakoś tak kupiło odżane owoce, nie? Cały pysk poklejony, no. Zajebiście, nawet jak do Abelonia pojedziemy, nie uda się, to jeszcze nie raz pewnie. To na bank to wrócimy. Jeszcze to wrócimy. Dokładnie.
jedziemy do Don Fish na Frito Misto i chciałem jeszcze kupić sobie małżew takie zapiekane z serem, ale niestety się skończyły. Frito Misto takie z krewetkami, z ośmiornicą i z kalmarami, takie, które najbardziej lubię, bo nie lubię tych małych serdeli czy sardynek. Są obrzydliwe takie ryby z głowami, przynajmniej dla mnie. Powiem wam tak, jest to wizualnie najlepsze Frito Misto, jakie widziałem w życiu, bo jest takie, kurczę, po prostu bardzo świeże z wyglądu. Zobacz, jak ze smaku, na razie bez cytrynki, no zobaczymy. Pachnie niesamowicie, nawet Klaudia, którą brzydzą owoce morza, mówi, że pachnie super. O kurwa. Jak już włożyłem to do buzi, warto było czekać, bo trochę się na to naciekaliśmy. Kalmar. Tak dobrego kalmara to ja jeszcze nie jadłem w Faniewce, nie? Jakby do tego dać sos aioli, to nie wiem. Ja bym tu do rana chyba zamówił. Teraz kreweta. Z głową mam kupić? Nie wiem, jak się za nie wziąć. No powiem wam, najlepsze Frito Misto z wyglądu, jakie widziałem w życiu, a trochę tego zjadłem i najlepsze w smaku, to najważniejsze. Serio, za ósemeczkę wjeżdża jak złoto. Nie przedłużamy, bo jestem głodny, zjadłem te Frito Misto, Klaudia nic, więc ją podziwiam. No, ja nie zraziłem się pomimo wczorajszej buły z ośmiornicą. Poszedłem tutaj do takiej kolejnej znanej restauracji, która się w sumie Polpo nazywa, czyli ośmiornica Natana del Polpo. Jest to taka ogromna ośmiornica, którą widzicie pewnie teraz na przebitkach. Wzięliśmy sobie za 11 euro, w sumie ja wiem, dokładnie tego nie tknie, macki w bułce z wędzoną mozzarellą, pomidorami i sałatą, więc kąsi. Czy ona mnie ukąsi? Mogę wam powiedzieć po jednym gryzie, że to jest zdecydowanie lepszy od tego wczoraj. Bułka lepsza, nie jest przemoczona, serek lepszy, jest ta mozzarella taka mleczna. To mleczko, jak dzisiaj było w tej Mister Buracie, co się rozlało. Cytrysło. Taka śmietanka słodziutka. No i przepysznie ugrygowana ośmiorniczka. Pokąszę jeszcze i dam wam znać, czy podtrzymuję te słowa. Podtrzymuję zdanie. Tylko mam takie małe zastrzeżenie. Serek był za bardzo wysunięty w jedną stronę. Powinien się rozlewać na całość, więc mi go trochę na końcu tutaj zabrakło. Gdybym wiedział, to bym sobie pewnie tam jakoś rozsmarował. No trochę się uwaliłem, standard. Więc taki ośmiornicowy burger jak najbardziej na plus. Ten Mastero Ciccio, czy jak to się nazywa, dramat. Może ja na takie natrafiłem. Także no, tak jak wczoraj wam mówiłem, nie przekreślajcie. Ale i tak najlepsza ta kanapka była z tymi krewetami. Tutaj wzięliśmy specjał, czyli podsmażany makaron z serkiem stracciatella. Było przepyszne, smakowało trochę jak pieczone gołąbki. Wzięliśmy też deser z wasabi i z białą czekoladą. Ciekawe. Mieliśmy iść do Mister Buraty, ale przypadkiem po drodze się o potykacz potknąłem, więc w sumie spełnić swoją funkcję. I patrzę, ale buły, nie? Wzięliśmy w sumie dwie te same buły, nazywają się Sfiozo. Posłuży się tutaj właśnie z potykacza ściągą. Co tutaj jest? To jest szynka parmeńska, mozzarella, bufala, świeże pomidorki, rukola i oliwa oraz pistacje. Tylko
Mi tutaj brakowało tyrów z innej kanapki, więc poprosiłem o trufle dawno jadłem. Wczoraj w restauracji poczułem ten specyficzny zapach grzyba, to mówię, nie, muszę coś tu jeszcze zjeść z truflami. Klaudii znowu szynka nie pasowała, ona nie lubi takich dużych wędzych szynek, zmieniła na kotto. Chociaż tak kotto troszkę tutaj wygląda swojsko, nie? Nie wygląda jak takie kotto u nas z paczek w Lidlu czy gdzieś tam, no. Co, konsam, ale bułeczka jest chrupiąca. No co, szynka parmeńska bardzo dobra, bardzo taka słonawa, mięsna, intensywny zapach, smak, mozzarella wilgotniutka, zbita, taka fajna, świeże pomidorki, rukolka świeżutka, nie jest taką ciapą, jakąś ciepłą czy coś. No i trufle, tutaj wszystko zajebiście łączą, nic tu sobie nie przeszkadza, pistacje tak samo, tak się zastanawiałem, czy będą z tymi truflami pasować. Jak najbardziej pistacje są widocznie uniwersalne. 6 euro z dodatkiem tego truflowego sosu, taka kanapeczka, normalnie kosztuje 5,50 bez tych trufli, więc La Salumeria chyba, ja polecam serduszka, nie wiem jak Klaudii posmakuje, tak, ale myślę, że nie będzie zawiedziona. Już nie wygląda tak pięknie, bo już ją trochę rozciapciałam. Wygląda. No, ja mam tą inną szyneczkę niż Mateusz. Mam szyneczkę gotowaną, pościg to kotto. I dla mnie jest przepyszna. Jeszcze zwrócę Wam uwagę na te pomidorki. Chyba wszędzie we Włoszech są tak dobre. On jest tak słodziutki, tam tak fajnie to wszystko równoważy. I tak jak mówił Mateusz, ta szyneczka jest taka swojska, tak na włoski sposób. Właśnie się zastanawiałem, czy ona będzie przeszkadzała, czy ona nie jest jakaś tak, nie. Taka swojska padlina, bo nie wygląda tak ładnie jak u nas w sklepach. Bardzo dobra, lepsza niż u nas w Lidlu. Okej, czyli wygląd gorszy, ale smak zdecydowanie lepszy niż. Tak, właśnie nie powiedziałabym, że wygląd gorszy. Nie, ona wygląda jak jakaś polędwica sopocka u nas. Tak, troszeczkę jak taka polędwica. No. A kotto jest trochę taka różowiutka, nie? No, dobra, więc co? Polecasz? Polecam. No to polecam. No, tak nam smakowało, że musieliśmy zrobić powtórkę z rozrywki. Ale gdzie? W naszej słynnej, nie pamiętam. Santa Rita. Santa Rita. Czy Santa Rita? Santa Rita. Nie ważne. Santa Rita, bo wpisywałam to, no. Dzisiaj wzięliśmy trochę inaczej. Nawet nie wiedziałam, że są inne. Tak, bo myśmy byli wieczorem i oni wieczorem chyba wypiekają już tylko zwykłe. Możliwe. A z rana mają na przykład taką. Z suszonymi pomidorami jeszcze z ziemniakami dodatkowo. Mają, z cebulą, ze szpinakiem, tak, no. Z papryką. Także... Więc spróbuj tej. Ta wygląda najciekawiej. Pomidory i pomidory. To się zapomidorzymy. Jest dobra? Pyszna jest. Lepsza od tamtej? Ciężko mi porównać, wiecie, bo tamta była na gorąco. Ta jest już taka zimniutka, ale jest świeżutka. Nie, pyszna jest. Chyba nawet bardziej mi smakuje, bo nie parzy mnie w język. Także bardzo dobra. Możesz się jest na spokojnie nacieszyć. Jest bardziej taka mokrutka, bo wczoraj bez tych suszonych pomidorów ona była taka chrupiąca, ale brakowało mi czegoś mokrego. A nie zdążyła namoknąć. No, pyszne. Chcieliśmy zakończyć tego vloga w jakimś ciekawym stylu, więc skończymy go tym, że odpalam sobie prackę, jesteśmy na lotnisku, za półtora godzinki mamy samolot, także dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentarze i do następnego.